drodzy, długo zapowiadany vlog z Kostą, Q&A Kosty. Zadawaliście mu pytania, na które on dzisiaj Wam będzie odpowiadał. Pytania zadawaliście po polsku, ja je oczywiście będę tłumaczyć. Najpierw przeczytam pytanie po polsku, potem przetłumaczę je na grecki i Kostas na to pytanie odpowie. Dodamy automatycznego translatora, także moi drodzy, jak najbardziej od teraz dajcie sobie napisy, żebyście wiedzieli, o co chodzi, ale po każdym jego pytaniu ja będę podsumowywać to wszystko po polsku, tak żeby było wszystko jasne. Więc jeśli interesuje Was ten temat, co Kostas myśli o pewnych rzeczach, to jak najbardziej zostańcie z nami. Bardzo, bardzo serdecznie, ja i Kosta. Hello, ty gadę? Też zadowolona, Zika? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ja się także zaczynamy od razu od pytań, przejdziemy od razu do pytań, nie będziemy dłużej przeciągać, pewnie Was interesuje, jakie ma Kosta zdanie na Wasze pytania, oczywiście. Także zaczynamy. Pytanie pierwsze i zaczniemy od YouTube'a. Pytanie pierwsze. Co myślisz? Mógłbyś pomóc Polakom w ograniczeniu alkoholu, albo mógłbyś zmienić ich mentalność, podejście, aby mogli bawić się ze zdecydowanie mniejszą ilością alkoholu, niż mają zwyczaj w Polsce? Jakie rady? Ako Konstantine, posine to rotisi jesene. Pozboris na voitisis, tus polonus, ja na pinune, ligotero alkohol, na laxne ligotisinipia, kieta borusane, na daskiedazune, me ligotero posho alkohol, eci opostoine sti polonia. Echis kapie symbules. Ok. Εγώ δεν πίνω. Πίνω ένα ποτάκι το βράδυ, ένα κρασάκι. Τώρα, είναι στο καθένα άνθρωπο. Αυτό που θα έλεγα είναι να βάλει σε ισορροπία τι κερδίζει και τι χάνει. Μπορεί να χάνει την υγεία του, να γίνεται αλκοχολικός και τι κερδίζει η διασκέδαση και να δει ποιο αξίζει περισσότερο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην αλκοχολία, σε οτιδήποτε στη ζωή, να έχεις αυτοπιθαρχία, να έχεις υπομονή και επιμονή. Także moi drodzy, nie wiem, czy jeśli chodzi o napisy, wiecie, co Kostas miał na myśli, ale podsumowując, chodzi o to, że on za bardzo alkoholu nie pije, on pije troszeczkę wieczorem i zwykle jest to wino i że każdy musi mieć to w sobie. To, że ten alkohol jednak szkodzi, że na drugi dzień nie będzie się dobrze czuł, tak się to już akurat jest moje. Ale w każdym bądź razie wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Dyscypliny też. Dyscyplin, tak, musicie mieć dyscyplinę. Dobrze. Okej. Pytanie drugie. Chciałabym usłyszeć coś o prowadzeniu działalności gospodarczej w Grecji. Kraj przepiękny, ale co z tego? Ale z tego, co mówią wskaźniki, to jest tam najmniejsza wolność gospodarcza w Europie. Czy to prawda? A jeśli tak, to z czym jest największy problem? Τώρα άκουσε Κωνσταντίνε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για την επιχειριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δεν έχω μπερδευτεί τίποτα μέχρι τώρα. Περίπου, οκ. Είναι μια όμορφη χώρα, αλλά σύντομα με τους σύμφωνα με τους πολλούς διδακτές έχει την λιγότερη οικονομική ελευθερία. Στην Ευρώπη. Πώς νομίζεις, πρώτα, αν είναι αλήθεια αυτό, ότι η Ελλάδα δεν έχει, ξέρεις, ελευθερία τέτοια. Και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα, αν λέμε για επιχειρήσεις, για το ελευθερία επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια, πρώτα απ' όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν θα το έλεγα να το κάνετε, εκτός αν έχει με τουρισμό και γενικά να έχει πελάτες έξω από την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα είναι μικρή αγορά, okay. Μετά είναι ότι μεγάλη φορολογία, όλα γίνονται με γνωστούς, υπάρχει αναξιοκρατία, που σημαίνει δεν πας μπροστά με την αξία σου, αλλά με γνωστούς και
επιπληρωμές κάτω το τραπέζι. Και γενικώς δεν έχουν την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας τόσο πολύ. Τώρα πάει κάτι να αλλάξει, αλλά θα έλεγα όχι, μην το κάνετε. Κώστας μου πει, tak, że w Grecji, jeśli chodzi o prowadzenie swojego biznesu, jest naprawdę trudno, że nawet Grecy, którzy mają swoje biznesy, zwykle za granicą je prowadzą. Tylko opłaca się biznes, jaki się opłaca, to jest turystyka, bo wtedy ten biznes robisz z ludźmi z zewnątrz, z turystami, z obcokrajowcami, że w Grecji jest niestety bardzo mała agora, bardzo mały ten targ, dlatego że no przede wszystkim wszystko dzieje się gnostus my gnostus, czyli tylko jeśli chodzi o naszych o znajomości. Wszystko się po prostu potyka o znajomości i dlatego ten rynek tutaj jest dosyć ciężki. Nie pracujesz tak, jak ile jesteś wart, ale takie, jakie masz znajomości, no i przede wszystkim są bardzo duże podatki. Także musicie się, jeśli chcecie założyć sobie firmę w Grecji, musicie się naprawdę dwa razy zastanowić. No, myślę, że wszystko jasne. Oczywiście wiecie, no nie tłumaczę tego słowo w słowo, ale tak, żebyście wiedzieli, bo mam nadzieję, że będą jeszcze te napisy, także żeby wszystko było jasne. Okej, okay, pame. Anseresi polonezki kuzyna, kiedy seresi persota jest polonezki kuzyna? Ma aresi polonezki kuzyna, jest lego wariá omos, eci, okej. Okay. Ale ma aresi, przy poli ma aresi, ama to leo kana, pirotski. Πιερόγι. Αυτό το αγαπημένο μου και λίγο μπίγκος, αλλά οκ. Αλλά γενικώς μ' αρέσει. Czyli jak wiecie, bardzo Kosta sobie smakuje polska kuchnia, a najbardziej to mu smakują pierogi. Okej. Kosta najbardziej... moje pytanie. Co Kosta najbardziej lubi w Polsce? Co Kosta najbardziej lubi w Polakach? Ty persotera gustaris ty Polonia, i ty persotera gustaris tus Polonus, ten Laos. Λοιπόν, στην Πολωνία μου αρέσει πολύ αρχιτεκτονική και η κουλτούρα. Τώρα, Πολωνού σαν λαό, μου αρέσει ότι είναι εργατική. Mm-hmm. Και να πω για τις γυναίκες ότι είναι πάρα πολύ όμορφες. Τώρα είναι στα δικά μου. Kostas oczywiście mówi, że w Polsce najbardziej mi się podoba budowle, architektura. A w Polakach to, że jesteśmy pracowitym narodem, że mamy kulturę i że mamy piękne kobiety. Proszę bardzo. Grek. Jak się czujesz, kiedy jesteś w Grecji, a kiedy jesteś w Polsce? Okej. Poznjotyś, opatajesz ten Eladek, nie będę z Polonia. Κάτι πιάνω. Λίγο. Πώς νιώθω. Τώρα αυτό είναι περίεργη ερώτηση. Εντάξει, Ελλάδα είναι η χώρα μου, είναι μια πολύ όμορφη μπανανία όμως. Ωραία όμως. Στην Πολωνία, εντάξει, από να πω και η δεύτερη πατρίδα μου, αλλά δεν έχω μείνει. Αν να δουλεύεις κάπου και να μένεις, και άλλα πας 15 μέρες το χρόνο, ας πούμε. Έτσι. Και εκεί μου αρέσει, νιώθω πάρα πολύ υπέροχα όταν πηγαίνω. Μ' αρέσει να την εξερευνώ. Συνήθως, ας πούμε, Πολωνία να είναι ξένη χώρα για σένα. Όχι, όχι, δεν είναι πια ξένη χώρα για μένα. Είναι στη δεύτερη χώρα μου. Κώστας μου πει, że wiadomo, że Grecja to jest jego dom, ale on się w Grecji czuje jak w pięknej bananii. Banania to jest takie określenie takiego głupkowatego państwa. A w Polsce bywa po prostu na 10 dni, nie jest jeszcze w stanie się poczuć tak jak w domu, ale jak najbardziej czuje się, jakby to był jego drugie państwo. Να πω κάτι, ότι στην Ελλάδα μου αρέσει να πηγαίνω, μου αρέσουν οι θάλασσες, η φύση και στην Πολωνία μου αρέσουν τα δάση και οι αρχιτεκτονικοί πόλεις. Okay. W Grecji mu się podoba oczywiście być nad morzem, podoba mu się natura, a w Polsce mu się bardziej podoba. Ty mój pies, Polonia. Ależ i polis, miasta, kiedy w Polsce. Ale i pos, jak, tak, jakie mamy piękne miasta. Ale kieta das. Kie eci pocine katarost, Polonia, kie ola. Tak. Tiachmena. Że jest, że bardzo, bardzo dobre są, bardzo ładnie są zaopiekowane, jak gdyby budynki, że jest bardzo czysto i że jest tak bardzo ładnie zrobione. To mi się podoba. Dobra.
Jak odbiera pan Kreteńczyków? Czy różnią się usposobieniem od pozostałych Greków? Blady, pozwlepisz tu krytykus. Inne kapus diaforeti, ki charaktera opo i polipus Elmes? Όλοι οι Έλληνες παλιότερα ήταν τοπικιστές, δηλαδή ήταν πολύ κοντά με τον τόπο τους. Έτσι, δηλαδή, οι Λαρισαίοι, Λαρισαίους, λοιπόν, κτλ. Και οι κριτικοί με τους κριτικούς. Αυτοί το έχουν κρατήσει λίγο περισσότερο και είναι, πώς το πω, μαζί τους νομίζουν ότι είναι πολύ δεμένοι. Αυτοί νομίζουν ότι είναι λίγο ξεχωριστοί από τους Έλληνες, τους άλλους. Έτσι, εγώ δεν τους βλέπω όμως έτσι. Περίπου το ίδιο για μένα. Ένας κριτικός από ένας απλός Έλληνας με τη γνώμη μου είναι λίγο διαφορετικός και από φάτσα και από εξωτερικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εγώ είμαι απλός Έλληνας, όλοι είναι απλοί Έλληνες και αυτή είναι η σούπερ άνθρωπο. Όχι. Αλλά κοίταξε, οι κριτικοί έχουν πιο πολύ δέρμα σκούρα. Και οι Θεσσαλονικοί, οι Βόρειοι είναι πιο ανοιχτοί. Πιο ανοιχτοί, ναι. Όλοι έχουν από κάτι. Θέλω να σου πω, εγώ αυτό που βλέπω διαφορά είναι ότι αυτοί κρατάνε πιο πολύ την ταυτότητα μεταξύ τους. Αυτό βλέπω. Έτσι όπως βλέπει η υπόλοιπη Ελλάδα. To znaczy, że Kostas powiedział, że kiedyś było tak, że na przykład Kryteńczycy bardzo byli z sobą zżyci, bardzo byli ze sobą zżyci Larisei, czy z Macedonii, też byli bardzo z sobą zżyci Grecy z Macedonii, czyli z północnej części Grecji. Teraz jest to troszeczkę inaczej, ale to, że Kryteńczycy są bardziej zżyci z sobą niż jakiś niż jakaś inna grecka grupa, to jest, no oczywiście tak jak ja powiedziałam, że mają troszeczkę ciemniejszą skórę, ale na przykład ludzie z Grecji, z północnej Grecji znowu są bardziej jaśniejsi, że to jest normalne. Kryteńczycy myślą o sobie, że oni są innymi Grekami. Oni sami tak o sobie myślą. Nie tyle co Grecy o nich tak myślą, że są że się różnią od nich w ten sposób. Yeah. Okej. Pamę. Allora, ty się wlepo jamena na inne. Ty się ekane. Tadini si masi jest i Sylwia. To klik. Na bogaty. Okej, to klik. Bo potem. Mare si Sylwia, psa, ginega, ty wlepo, nie panem mów. Αυτό μου αρέσει. Πρώτα, αλλά μετά, αμέσως μετά ήταν ο θετικός χαρακτήρας, είναι ο χαρούμενος και το χιούμορ της και είδα ότι μπορώ αργότερα, ότι έχει προοπτικές, έχει μέλλον να είναι σοβαρός άνθρωπος για σχέση, για συντροφικότητα. Και τελικά είχα δίκιο. Teraz powiem dużo fajnych rzeczy na mój temat, znaczy oczywiście przetłumaczę Konstantinosa, czyli mówił, że oczywiście na początku podobał mu się mój wygląd, że jestem bardzo ładna, ale później dopiero mój humor jemu się podoba, mój charakter i że dopiero później stwierdził, że jestem, że byłabym też dobrym. No, że jestem dobra w związku, że nie jestem trudnym człowiekiem. No, coś tak koło tego. Okej, pamę. Czy był pan w Polsce? An jakiś pay Polonia? Ja chopaj Polesz. Pamę. An kapnizis? Prota polonezka. Czy palisz papierosy i pijesz kawę każdego dnia? Dla Dian kapnizis cigara, kiepinis kafe katamera. Cigara, potem. Ποτέ. Τώρα για καφέδες πίνω, αλλά όχι επειδή είμαι Έλληνας, επειδή είμαι προγραμματιστής. Και είναι σαν τα memes στους προγραμματιστές. Για να λειτουργήσω εκεί, πάνω θέλεις πολύ καφέ. No to jest fakt. Kostas mówi, że papierosów nie pali, no bo nie pali, ale i pije dużo kawy, on naprawdę pije dużo kawy, ale mówi, że nie dlatego, że jest Grekiem, ale dlatego, że jest informatykiem. Że informatyk, żeby ten rozum naprawdę działał na najwyższych poziomach, to jest jak mem, że właśnie informatycy piją bardzo dużo kawy. Okej. A teraz echume alorotisi.
Czy to było dla Ciebie trudne, że macie inne religie? Wiem, że chrześcijaństwo, ale katoliki i prawosławna religia. Chyba chodzi o to, że to są dwie chrześcijańskie religie, ale jednak coś innego. Dyledy. An itan giesena diskolo oti echume diaforetiki triskia. Όχι, αλλά δεν βλέπω ότι. Δεν είναι πολύ διαφορετική η θρησκεία καθολική με ορθόδοξη. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο άλλος ο κόσμος, αλλά εγώ το βλέπω πολύ μικρή. Άμα ψάχνεις να βρεις τις διαφορές σε κάτι και όχι τι ταιριάζει, τι μπορεί να βρεις. Και μετά δεν είμαι και πολύ της θρησκείας φανατικός. Οκ. Kostas mówi, że nie widzi dużej różnicy między naszymi religiami i że nie jest, jeśli chodzi o religię, jakimś fanatykiem, że jemu to w ogóle nie przeszkadza. Ale jak większość Greków też tak nie sądzi. Nie, kiedy pensz, to nie jest diafora. Nie, eci ipał, to nie jest megali diafora. Okej, Tora. Czy rodzina nie miała nic przeciwko temu, że jesteś z Polką? Aninkogienia, sudenkie katolu problema, o ty i się jakiś pieksi me tin polonerze? Oś, kanena problema, pragmatyka. Και το μόνο που θα πω είναι με τα ακουστή ρατσιστικό, αλλά είναι αστείο. Η γιαγιά μου μόνο είπε, επειδή ήταν μεγάλη και είχε ζήσει τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι να είναι αρκεί να μην είναι Γερμανίδα. Μπαπτια, była ρατσιστικό, co do Niemek, po prostu. Kostas mówi oczywiście, że jego rodzina w ogóle nie miała żadnego problemu ze mną. Oczywiście ja powiem od siebie, że jego rodzina mnie bardzo fajnie przyjęła, szczególnie wujek Kostas. O ty jeszcze o Kostasz? Nie. I pa o ty, wybierę polityka. No okej. Powiedział Kostasz, że jako żart, że jego babcia, świętej pamięci, po prostu żyła w czasach II wojny światowej i powiedziała mu coś takiego, że jego nie obchodzi, że ją nie obchodzi, z kim on się ożeni, tylko żeby nie była to Niemka. Co do Niemek właśnie babcia miała... Była troszeczkę rasistką co do Niemiec, no ale co do Niemek, no ale tu się babci dziwić, nie? Mhm. O, dobra. Grecy to poligloci. Na jakim poziomie masz język polski i dlaczego nie biegle? Jelinę jest inny poliglot też. Poliglot. Σε ποιο επίπεδο έχεις εσύ την πολωνέζικη γλώσσα και γιατί δεν μιλάς κανονικά? Λοιπόν, δεν μιλάω κανονικά, ναι, δεν την ξέρω καλά την πολωνέζικη γλώσσα. Ο λόγος είναι ότι έχω κάνει αγγλικά, που τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, ειδικά στη δουλειά μου. Εντάξει, ελληνικά, έχω κάνει και γαλλικά και πάρα πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Okay. Είχα ξεκινήσει να κοιτάω λίγο πολωνέζικα, αλλά άμα πήγαινα Πολωνία θα το μάθαινα καλά. Τώρα που είμαι Ελλάδα και δεν τα χρησιμοποιώ, δεν, όχι. Πρέπει να το αλλάξω αυτό κάποια στιγμή. Σίγουρα. Κώστας μου είπε, ότι νιστέτε νιέ μου είπε πολσκού. Κώστας bardzo mało mówi po polsku i mówi, że on zna oczywiście angielski bardzo dobrze, każdy programatyk zna bardzo dobrze angielski, uczył się też francuskiego, ale on zna bardzo dużo języków informatycznych, tak mi to przypomina, no wiecie. Programming language, w ten sposób. Ale mówił, że chciałby się nauczyć, jakby pojechał do Polski, to na pewno by się szybko nauczył. Ta pas Polonia, ta Maciego. Tak. Brawo, brawo. A tak jako ciekawostka, to poligloci, poliglosa, znaczy poli, dużo, gloses, język, dużo języków. Tak, żeby jeszcze troszkę zafaszerowałam ci, co jest grane. Dobra, następny. Πολύ σε ρωτήσε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ο μικρός σας, że dużo pytań, że dziękuję za uwagę. Okej. Czy wyobraża sobie pan przeprowadzkę do Polski, gdyby pani Sylwia chciała? An Boris na fantastyś, na metakomiszum Polonia, an i Sylwia Taitel. Ναι, να πω ότι εγώ μπορώ να το φανταστώ και το σκεφτόμασταν στην αρχή, ειδικά τότε που είχε κρίση η Ελλάδα.
Διουργιάδες δεκαπέντε. Και πιο πριν, όχι στις 10, πιο πριν. Αλλά το θυμάμαι το 15, ναι, και 12-15 ναι, ήταν το top. Ναι, η Σίλβια, απλά να ρωτήσετε, η Σίλβια μα θέλει να πάει Πολωνία, γιατί η Σίλβια πραγματικά κόχανε στην Τουνησία. εγώ μάλλον πιο πολύ κόχαμε πολλά. Ναι, κόχαμε πολλά, μπράβο. Σαν να πω γιατί το Σίλβια, γιατί είναι η ταινία. Killer of Dwarf. Αυτό. To, co powiedział teraz Kostas, powiem to trochę tak moimi słowami, że on właśnie nie ma żadnego problemu, żeby pojechać do Polski, przeprowadzić się na stałe, że był taki, że w roku tak 2012-2015, kiedy naprawdę tutaj w Grecji było ciężko, myśleliśmy o przeprowadzce do Polski i powiem wam, że on bardziej chciał niż ja, że ja naprawdę kocham tą Grecję, a on mówi właśnie, tak jak było w filmie Killer of Dwóch, jak kochać Polanę. Wiesz tak, jak kochać Polanę. Tak, teraz, pamiętam. Dobra. A, kita. Tora, tetio, mera Valentine Rotisi. Czy jesteś zazdrosny o żonę? Sylwia to piękna kobieta. An isi zili, an zlewisty gineka su i Sylwia i neomorfi gineka. Η Σίλβια είναι όμορφη γυναίκα, τη ζηλεύω λίγο, σε φυσιολογικά πλαίσια, δεν είμαι τοξικός ή περίεργα. Εντάξει, την εμπιστεύομαι επειδή είμαστε ευτυχισμένο ζευγάρι, χαρούμενο. Και ούτε δεν σου έδωσαν λόγο για να ούτε μου έδωσε λόγο και εντάξει. Και εγώ, έχω και εγώ μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Λοιπόν, οκ. Tak, on jest zazdrosny, ale trochę, nie jest jakimś fanatykiem zazdrości. Mówi, że także jestem ładną kobietą, ale że właśnie jak ja to powiedziałam, zapytałam się go, czy ja ci kiedykolwiek dałam powód do tego, żeby był zazdrosny. Nie, że my jesteśmy raczej zgraną parą, że nie ma w naszym związku jakiejś specjalnej zazdrości, ale że on też jest pewny siebie. Jeśli sigur to na wto. Όσο γίνεται. Α, τώρα πάλι ωραία ερώτηση. Αγκάτκα, ρωτάει. Μπορείς να ρωτήσεις Κώστα, τι μάμου μουτσέγο μπράτα. Λέει. Επειδή μου λες για πολωνέζικα, κατάλαβα για τον αδελφό μου μιλάει. Ναι, μπράτ. Δηλαδή, μπορείς να ρωτήσεις τον Κώστα αν έχεις μικρότερο αδελφό. Έχω μικρότερο αδελφό, 7 χρόνια μικρότερος. Τώρα, να πω ότι δεν λέω ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος, πάντως είναι διαφορετικός από μένα, έτσι. Δηλαδή, άλλο στυλ. Κώστας μα μπράτα 8 λάτ, 8 ετών είναι. 7. 7 λάτ μοτσέκο μπράτα, αλλά όνοι σαν ζουπέουνι ρούζνι, ζευνέντσνιε, ήσλι χωτσι ο χαράκτερ, ο να πράβδε νίμα νίσπουλνέκο σε σφόι μπράτα, on mówi, że nie chodzi o to, czy lepiej, czy gorzej, ale na pewno jest, są i Zepsu inni. Na deska kaloria? Okej. I bałty iść po Lidia Poletyki. Okej. Naprawdę nie, w ogóle się do siebie nie ten... Alo. Co najbardziej go urzekło w tobie? Może opowie, jak się poznaliście, jaka jest jego wersja waszego love story? To kogo poderwał i kiedy poczuł, że jesteś kobietą jego życia. Poli rotisi jamera valentai, poli jedna gapimas, eci. Ine, ty persotero suekane klik semena, boris namas pis posk noristikate, piaine i dikosu version to love story mas, pios kolise ton pion, ke pote, ένιωσες ότι είμαι η γυναίκα της ζωής σου. Okay. Οκ. Δεν θα βάλω πολλές λεπτομέρειες, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες, εντάξει. Εντάξει, και προσωπικό, πολύ προσωπικό. Αλλά να πω ότι την πρώτη φορά, αυτό είπα και με προηγούμενη ερώτηση, επειδή τότε η Σίλβια έπινε, έτσι, και εγώ δεν μπορώ... Μία τρέλα! Εγώ την πρώτη φορά που την είχα μεθυσμένη, δεν πάει ο πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, άμα δω να είναι μεθυσμένη δεν μ' αρέσει. Okay. Λοιπόν, και ήταν χάλια την πρώτη φορά. Δεν... Μην τα παρακάνει. Εντάξει. Τη δεύτερη φορά όμως που την είδα κανονικά και περάσει και ένα διάστημα, με το που την είδα λέω wow. Έτσι. Και μετά εγώ μάλλον έκανα την πρώτη κίνηση. Έτσι. Ναι, και μου άρεσε πολύ και τη είπα να βγούμε έξω.
Και πήγαμε. Πρώτο ραντεβού ήταν στα. Πώς λέγεται, στα. Ξέχασα πώς λέγεται τη λέξη. Λούφαν Πάρκ. Λούφαν Πάρκ. Πώς λέγεται αυτό στα πολωνέζικα. Βέσαι με μια. Ναι, αυτό. Και μετά, μετά από 2-3 μήνες ήξερα ότι αυτή ήταν. 2-3 μήνες. Έκανα μια εβδομάδα. Τι σου έκανε το κλικ. Τα έχουμε πει στο προηγούμενο ερώτηση, αυτά ήταν. Οκ, με το co najbardziej go we mnie urzekło, to powiedział, że już powiedział w innym pytaniu, że nie będzie się powtarzał. Teraz, jak żeśmy się poznali, no to troszeczkę mnie podsumował, że tak powiem, ale to były takie czasy, wiecie, gdzie no, byłam singielką, miałam duże towarzystwo i po prostu pierwszy dzień, kiedy żeśmy się spotkali, ja był. Jak się goja, ty jej pasz, że ty będziesz zmienił, I mówi, że pierwszy raz jak mnie spotkał, to byłam pijana. I to jest fakt, byłam pijana, byłam w towarzystwie, znaczy pijana, tak. No, byłam w stanie wskazującym na spożycie, że tak powiem. Chyba mieliśmy jakieś urodzinki do oblewania i tak dalej. I mówi, że pierwszy raz, że go wkurzyłam, tak, bo on powiedział, że więcej mnie nie chce w ogóle widzieć. Ale za drugim razem to po prostu byłam normalna i normalnie mogliśmy się porozumieć. I to zrobiło mu takie wow, że jestem taka piękna i że poszliśmy. I że on raczej próbował mnie pierwszy poderwać. No i poszliśmy na pierwszą randkę właśnie do tego naszego Lufan Parku, czyli do wesołego miasteczka. Mówi, że po 2-3 miesiącach stwierdził, że ja jestem właśnie tą kobietą jego życia. Ty kratasz, to gnomisz. Tak. I meginy kratizujesz. Bardzo dobry dziewczynka. Bardzo dobry dziewczynko. No dobra. Kaleduj mnie, super. Wariatka? Okej. Lego wariatka, Lego. Okej, teraz. Co uważa o obcokrajowcach mieszkających w Grecji? Czy nie przeszkadza mu ich ilość? Wiąże się to też z większą konkurencją na rynku pracy, której i tak zbyt dużo nie ma, poza turystyką. Ty gnomie jechis, ja ksenus, pumenune stin Elada. Że oprócz mniejszej nie przeszkadzać. An desebirazi od Stinelada menum polikseni epidy i echiskiesi me megaliteri diagonizmo sto stis agoras dulias. Που στην Ελλάδα και πάλι δεν υπάρχει και πολύ δουλειά. Οκ. Okay. Να πω ότι γενικά δεν μου πειράζουν ξένοι. Αρκεί να είναι νόμιμοι. Δηλαδή, έχουν περάσει από κάποια διαδικασίες, κάποια χαρτιά να έχουν κτλ. Μετά, για τη δουλειά, ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ, επειδή όχι μόνο. Να ξέρουν ότι εγώ δεν δουλεύω μόνο με την Wisdom, είμαι και μάνατζερ σε μια αμερικάνικη εταιρεία. Και γενικά έχω συνεργαστεί συνέχεια με ξένες χώρες κτλ. Και εγώ δεν είμαι ξένος για αυτούς τους ανταγωνισμούς. Οπότε, επειδή το επάγγελμά μου είναι global, παγκόσμιο, το έχω συνηθίσει αυτό. Και Αυτό. Kostas nie ma nic przeciwko cudzoziemcom, tylko żeby nie byli to cudzoziemcy bez papierów, czyli tacy, wiecie, nielegalni cudzoziemcy. I że on jako programista cały czas pracuje z firmami z obcych krajów i dla nich on też może być cudzoziemcem. Także w jego mniemaniu nie ma tutaj żadnego problemu. Po prostu, żeby cudzoziemcy nie byli tylko nielegalni. Okej. Jak wygląda rynek mediów w Grecji? Widziałam, że oprócz mniejszych agencji marketingowych są też większe oraz domy mediowe, w tym globalne, tak jak Dent. Czy widzi potencjał rozwoju dla tej branży? Mam na myśli marketing online i offline. Czy chcecie powiększyć Wisdom? A to chyba następne pytanie. Pos ines tin Elada agora tin media. Czy jest inna media? Idam o ty ektos tis mikres eteries marketing i parkunkie ta megala house
Media. Global House Media. Εσύ βλέπεις δυνατότητα ανάπτυξη αυτές βιομηχανίας. Έχει σχέση με marketing offline and online. Okay, να πω πρώτα ότι άμα η Wisdom και γενικά όσοι δυσκοκάνει δεν είναι marketing, είναι πληροφορική, έτσι, έχουν προγραμματιστείς βασικά. Αν και εγώ, οπότε για το marketing πιστεύω βασικά ότι παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι, δεν είμαι marketing, απλά λέω ότι ξέρω, okay. Γιατί έχω δει πραγματικά καλύτερα να έχεις ένα μέτριο προϊόν με καλό marketing παρά ένα τέλειο προϊόν με κακό marketing. Δεν λέω από τη μεριά του καταναλωτή αυτό που παίρνει το προϊόν, λέω από τη μεριά αυτό που του πουλάει. Το έχω δει μέτρια προϊόντα με καλό marketing πάλι από μακριά. Τώρα, άμα έχει ανάπτυξη αυτό, δεν είμαι στο marketing. Τώρα, άμα εννοεί για την πληροφορική, ας πούμε, για τα δικά μας, επειδή έχει τα site και τα θεωρεί marketing, γενικά πληροφορική έχει τρελή ανάπτυξη. Μα πάει πολύ μακριά. Τώρα, τα site που είναι πιο για μικρές εταιρείες και πάει και λίγο προς το marketing, και αυτό έχει, αλλά όχι σαν την πληροφορική. Okay. Εσύ νομίζεις ότι τέτοιες εταιρείες, marketing online, offline, μεγάλες εταιρείες, μπορούν να έχουν επιτυχία στην Ελλάδα? Σου απάντησα, εγώ δεν είμαι στο marketing. Φαντάζομαι... Εγώ νομίζω ότι όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αν μου λες για πληροφορική, λέω ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μια μεγάλη εταιρεία δεν θα κοιτάξει σε μια χώρα τόσο πολύ, ώστε να κοιτάξει αν είναι σε global ή σε Ευρώπη κτλ. Έτσι δεν είναι, ναι. Okay. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τέτοια εταιρεία. Τα θυμάσαι όλα αυτά να μεταφράσεις τώρα. Pytał się Kostas, czy pamiętam wszystko, żeby wytłumaczyć, ale tak mniej więcej wam wytłumaczę, o co chodzi. Kostas mówił, że jeśli chodzi o właśnie takie duże eterie marketing, które zajmują się marketingiem, jest tak, że lepiej, żeby jeden produkt miał, był taki metrio, czyli taki sobie, ale miał bardzo dobry marketing i wtedy ten produkt się lepiej sprzeda, niż żeby był naprawdę znakomity produkt bez marketingu, bo on się w ogóle nie sprzeda. Marketing jest bardzo ważną dziedziną, że w Grecji, jeśli chodzi o marketing, właśnie bardzo prężnie działają właśnie te firmy informatyczne, takie jak w jakich pracuje Kostas, dlatego że te firmy, one działają globalnie, nie działają tylko właśnie na terenie Grecji. Wszystko, co jest takie właśnie małe na terenie Grecji, że na przykład ja, moim zdaniem, to takie za bardzo nie pójdzie. Teraz, Tora, alo Rodis. Mam nadzieję, jeszcze to tam do poprzedniego pytania, że lepiej wam odpowiedział na to pytanie translator. Okej. Okay. Czy chcecie powiększyć wisdom? Antelume na megalosme to wisdom masz? Pada celu na megalosme to wisdom. Pada na wygienu, że gienu się przyla, to jednolite. Oczywiście, że chcemy powiększyć nasz wisdom, naszą firmę. Oczywiście zawsze jest dobrze, kiedy jeśli postępować. Πάντα θέλουμε να κοιτάμε ψηλά, να πηγαίνουμε, να ανεβαίνουμε. Zawsze chcemy widzieć coś bardziej u góry, czyli no, patrzeć się do góry, a nie na dół, w ten sposób, że chcemy się rozwijać. O, tak, brawo. Okej. Okay. Jakie jest ulubione miejsce w Grecji? Jakie jest ulubione miejsce w Grecji, Kosty? Posine to agapimeni sou meros ten Ελλάδα. Αγαπημένο μέρος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά τα μέρη. Δεν μπορώ εύκολα να διαλέξω. Ας πούμε τώρα για να το κάνουμε κάπως, για να πούμε κάτι, θα έλεγα Άσος στην Κεφαλονιά. Και σε μένα. Τρελάτηκα με αυτό το μέρος. Αλλά είναι πάρα πολλά, έτσι. Με το ζόρι για να πω κάτι. Και κοντά μας. Α, και κοντά μας στη Βάρκηζα θα έλεγα. Είναι πολύ ωραίο μέρος, πολύ κοντά σχετικά στο σπίτι μας και είναι. Σε 20 λεπτά είσαι στη θάλασσα. Τα έχουμε κάνει vlog okay. Στη Βάρκηζα, τα ξέρω. Czyli moi drodzy, takie jego najulubieńsze miejsce w ogóle w całej Grecji, które tak naprawdę go urzekło, to jest, mamy to samo, czyli to jest Asos w Kefalonii, jest naprawdę, tam jest cudownie, tam jest naprawdę jak w raju.
A takie miejsce tutaj blisko to też właśnie Warkiza. Z Warkizy też Wam zrobiłam już vloga. Jest przepiękna Warkiza, jak najbardziej polecamy. Piękna jest Warkiza. Kiepiajne, teraz nas... jaka jest ulubiona knajpka, bar, restauracja w Atenach bądź na obrzeżach? Pioine to agapimeno su cafeteria, bar, estratorio, Atina i kondatsetnes. Τώρα είναι πολλά πάλι και θα πω δύο, όχι επειδή τα καλύτερα, αλλά επειδή μας προσέχουν πολύ και πηγαίνουμε, επειδή είναι πολύ κοντά μας και τα έχουμε συνηθίσει και είναι η δικιά μας γωνία, γωνίτσα. Είναι ένα σουβλατζίδικο στην πλατεία μας που αμέσως μόλις μας βλέπουν ξέρουν τι φαγητό να φέρουν, μπύρες οτιδήποτε. Και δεύτερο είναι ένα παπατζόρτζ λέγεται, που έχει το καλύτερο μεξικάνικο που έχω δοκιμάσει στην Αθήνα. Και μου αρέσει πάρα πολύ το τριολέ φαγίτας. Και εγώ θα πω ακόμα και στην Γλυφάντα το εστρατόριο. Και είναι καλό, είναι καλό. Także jego najlepszy, to jest nasze takie, znaczy najpierw powiem to, co Kostas powiedział. Lubimy pewne restauracje, nie dlatego, że są najlepsze, ale dlatego, że są w naszym sąsiedztwie i często tam przychodzimy i ludzie na nas uważają i często jest tak właśnie, jeśli chodzi o sufladżydyko, czyli suflaki u nas na Platei i Mitu, gdzie od razu przychodzimy i od razu wiedzą, co my jemy i od razu jesteśmy obsłużeni jak należy i szybko. Druga taka to jest Papa George na Dafni z meksykańskim jedzeniem. Ja jeszcze dodałam, bo wiem, że Kostas lubi na jedną restaurację na Glifadzie, którą też właśnie bardzo lubimy. Tora... dziękujemy bardzo. Teraz tak. Dobry wieczór, Kosta. Mam pytanie, kiedy nauczysz po polsku? Kalispera. Kosta echo rotis i potem namatis polonezika. Όταν πάω να μείνω Πολωνία. Αν. Αν. Kostas odpowiedział, jeśli będziemy mieszkać w Polsce, jeśli będziemy mieszkać w Polsce. Okej. Okej. Co najbardziej podoba Ci się w Sylwii? Ty gustaj spersu teraz semena. Τα είπαμε πάλι. Τρεις φορά. Ομορφιά, χαρακτήρα, θετική ενέργεια και χιούμορ. Μου πει νόβου, το ήσασταν με τον θέμα του Ποβιαντάλη. Τσίλι, ουρόντα, χαρακτήρ, μια ντόμπρα ενέργεια ή χιούμορ. Και ότι τις αρέσω κι εγώ. Ή τόσο πολύ, όμως μη σε δεν σποντώμα. Okej. Jaki macie w Grecji wiek emerytalny i ile lat pracy potrzeba? Piajne stine lada, likie, ja na Paris syndaxi, και πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψεις για να πάρεις syndaxi. Εντάξει, τώρα αυτά δεν τα θυμάμαι απ' έξω και δεν ασχολούμαι, είναι μακριά ακόμα. Νομίζω είναι 67 για άντρες και 65 για γυναίκες, για full σύνταξη, ναι, και τη φούλη σύνταξη 35-40 χρόνια και 15-20 το μικρότερο, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. 20 μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι καλά, οκ. Μου είπε Κωνστάς, ότι ίσως είναι το δάλεκο πρέντε μου, więc nie orientuję się za bardzo, αλλά najprawdopodobniej jest 67 mężczyzna i 65 kobieta i trzeba mieć jakieś 35-40 lat pracy, jeśli chodzi o tą pełną emeryturę, a jeśli chodzi o tą najniższą emeryturę, no to trzeba mieć 20 lat pracy. Mówi 15, wiecie, ja mówię, że wydaje mi się, że 20. Jakie macie w gry? Dobra. Pali, di kiesu agapimeni fagito, to agapimeno su fagito, eleniko i polonezico. To polonezico i pamę? Eleniko i bądote. Tak się... Και τα θα πω τρία. Ένα είναι χταπόδι ξηράτου, δεύτερο είναι καλαμαράκια και τρίτο είναι δαμάσκηνα με, πώς λέει, με χοιρινό. Χοιρινό, με δαμάσκηνα. Ναι. Αυτό. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Τσιγκούια.
Także. Tak, jakie polonezy ko pierogi, bigos. Nie, tak, to jest pamiętam. Czyli tak, jeśli chodzi o greckie potrawy, no to on lubi ośmiornice w occie. On lubi smażone kałamarnice. No i lubi moje danie, to które wam pokazywałam na święta, czyli tą wieprzowinę ze śliwkami. Mówi, że robię to bardzo dobrze. Dziękuję, to od razu podziękowałam. Ale jeśli chodzi o polskie dania, to już mówił o tym. Okej, okay, Paweł Barakato. Dobra. Jak Kostas porównałby Grecję i Polskę na przestrzeni tylu lat? Co według niego łączy, a co dzieli te dwa narody? Poseł Kostas μπορεί να συγκρίνεται Ελλάδα και Πολωνία μέσα στα χρόνια, μάλλον τα χρόνια που ήμασταν εμείς. Με τη γνώμη σου, τι μας αιώνει και τι μας χωρίζει. Δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση, αλλά... Ενώνει και χωρίζει. Τι μας ενώνει, τι μας χωρίζει. Ναι, μας ενώνει, μας χωρίζει. Θα πω τι είμαστε οι ίδιοι και τι διαφέρουμε. Δεν ξέρω τι να πει. Εντάξει, εμένα με ενώνει η Σίλβια με την Πολωνία, γιατί είναι Πολωνές, εγώ είμαι Έλληνας. Τώρα, άμα είναι τι ταιριάζει, τι... κοίτα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε και οι δύο χώρες που έχουμε τραβήξει πάρα πολλά άσχημα από τους γείτονες. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και ηρωικά να ανέβουμε πάλι και τα λοιπά και μας εκμεταλλεύεται μας... Ευρωπαϊκή Ενέργεια. Οποιοςδήποτε δυνατός. Okay. Διαφορετικό είναι ότι εντάξει, έχουμε κοινό μια ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά διαφέρουμε κιόλας και στην κουλτούρα. Εμείς είμαστε πιο μεσογειακός λαός, εσείς είστε πιο βόρειοι, εμείς είμαστε πιο χαλαρός, εσείς είστε πιο με ενέργεια, δεν ξέρω πώς το πω. Τι διάφορα τέτοια. Mm. Όπως και το tradition, ας πούμε το ποτό, εμείς δεν το έχουμε, έχουμε τους πολύ με το καφέ. Okej. Okay. Kostas mówi, że tak, przede wszystkim to, co go łączy z Polską, no to jestem ja. On jest Grek, ja Polskę, no to ja Polka, no to oczywiście się połączyliśmy w ten sposób. Ale co nas łączy tak naprawdę, to jest to, że mamy problem z sąsiadami, którzy nas nękali przez długie lata, tak jak Polska, tak jak i Grecja. I że potrzebowaliśmy dużo lat po to, żeby się odbudować i mimo wszystko dalej mamy problemy z państwami takimi, które są dużo od nas mocniejsze, silniejsze. No i właśnie nie mamy tego swojego, tej naszej takiej gwarancji, że tak powiem w ten sposób. Co nas dzieli? Dzieli nas no przede wszystkim inna kultura, że jednak Grecy są takim bardzo spokojnym narodem. My jesteśmy bardziej tacy, Polacy są bardziej tacy energiczni. I polonijne piupoli energia, jakie... Όχι, λέω, εντάξει, διαφορετικά tradition, ίσως... Είμαμε inne tradycje. Πιο μεσογειακοί εμείς, εντάξει, όχι. No, oni bardziej południowcy, my bardziej z północy. Mamy po prostu chyba inną... Ελπίζω να βάζει καλούς υπότιτλους στο Google. Μεταφράζεται. Mówi Kostas, że ma nadzieję, że Google, że bardzo dobrze to... że zrobi bardzo dobry translator, że bardzo dobrze to przetłumaczy. Dobre tytuły zrobi, proszę, że ja nie dobrze tłumaczę, no nieprawda. Ja nie dobrze tłumaczę jego i moją mamę. Ja ich tak tłumaczę, żeby po prostu nie było żadnego konfliktu. I to jest najlepsze, że w tym momencie i Kostas, i moja mama tak do siebie kiwają głowami, a w ogóle mówili zupełnie coś innego. Ty wiesz? Pos metafraza esena, stimana mu, ke pos stimana mu esena. Αυτό και ότι είμαστε 2.500 χιλιόμετρα μας έχει κάνει την καλύτερη πεθερά και την καλύτερη γαμπρού. Ο Μίκος λέει, ότι το i to, że jest 2500 kilometra od swojej teściowej, to nas robi, że jesteśmy najlepszym zięciem i najlepszą teściową. Okej. Alo. Jaki jest koszt prowadzenia działalności gospodarczej w Grecji? Jaki jest koszt ZUS? Oraz ile procent podatku dochodowego i ile VAT-u? Czy są inne koszty?
Πώς είναι το κόστος λειτουργίας μια εταιρεία στην Ελλάδα, πώς είναι το κόστος της ασφάλειας ΕΦΚΑΣ, πώς είναι το ΦΠΑ και πώς είναι οι φόροι στην Ελλάδα ή αν υπάρχουν άλλα κόστη. Αυτό είναι τεράστιο. Αυτό χρειάζεται 10 βίντεο από μια ώρα. Είναι ολόκληρο φορολογικό σύστημα. Οπότε δεν θα απαντήσω. Θα πω μόνο ότι έχει πάρα πολλούς φόρους η Ελλάδα. Έτσι, και ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή τα μισά λεφτά και τα τρώει το κράτος και περισσότερα. Τώρα, το απλό είναι να πω το ΦΠΑ που είναι 24% και έχει κάποιο μειωμένο 13% σε κάποια φαγητά κτλ. Αλλά 24% είναι. Το έχω κάνει vlog για το 0, για το 6 και το 10. Εντάξει, τώρα ναι, τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και πώς στείλει. Αυτό τώρα είναι εκπομπές. Okay. Κώστας μου πει, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że musiało być jakieś 10 vlogów bardzo takich obszernych, dlatego że w Grecji jest bardzo duże, że płacimy bardzo dużo podatków, mniej więcej połowę z tego, co my zarobimy, musimy oddać państwu. Jedynie co możemy powiedzieć, to to, że jest 24%. No i że jest ciężko właśnie prowadzić firmę. Tora, no i tak, jeśli chodzi też o asfalię, czyli o ubezpieczenie, że też dużo dosyć płacimy. Tora, co trzeba zrobić, jakie studia lub kursy ukończyć, aby wykonywać pracę informatyka w Grecji? Ile może zarobić informatyk na etacie w Grecji? Τι πρέπει να κάνεις, τι στούδια λουκούς του κόντζετ. Νομίζω το κατάλαβα. Τι πανεπιστήμιο πρέπει να τελειώσεις ή κάποια κούρσα, αν θα μπορέσεις να δουλέψεις σαν προγραμματιστής στην Ελλάδα και πόσα λεφτά μπορεί να πάρει ένας προγραμματιστής στην Ελλάδα. Okay, τώρα αυτό θα έλεγα μπορεί να το μάθεις και μόνος σου και να πάρεις και να κάνεις με κούρση κτλ. Είναι το σωστό, αυτό που είναι το σωστό είναι να σπουδάσεις computer science ή κάτι κοντά σε αυτό. Τώρα για λεφτά, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο junior με το senior πόσα λεφτά παίρνει. Okay. Πώς ξεκινάει. Ναι, και είναι και σημασία και τι κάνεις. Δηλαδή, άλλο σου μπορεί να φτιάχνει, άλλο να φτιάχνει ένα application μεγάλο, άλλο να κάνεις σε site να βοηθάς. Εγώ θα έλεγα ένας, ότι ο προγραμματιστής παίρνει γύρω στα 1.400 και 2.500 καθαρά στην Ελλάδα. Αλλά είναι 14 η μισθή, έτσι, στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς είναι στην Πολωνία. Εντάξει, junior μπορεί να πάρει και λιγότερα, όταν ξέρει πώς ξεκινάει, ένα χιλιάρικο, έτσι, όταν ξεκινάει. Αλλά το άλλο το καλό είναι ότι ο προγραμματιστής μπορεί να δουλέψει παντού. Από την Ελλάδα μπορεί να δουλέψει, ας πούμε, στην Αμερική, στην Αγγλία, που εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη μισθή. Και εδώ και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουν στην Ελλάδα, ότι δεν βρίσκουν εύκολα προγραμματιστές καλούς, γιατί οι καλοί δουλεύουν το σπίτι τους στο εξωτερικό. Και έχουμε το brain drain γενικώς. Έχουν φύγει και πολύ έξω. Αυτό. Czyli możesz nauczyć się sam, możesz nauczyć się na kursach, ale najlepiej, żebyś po prostu poszedł na uniwersytet i po prostu studiował informatykę. Computer science, wiesz? Computer science, informatykę to problemy z tą stypendią. Ile zarabiają? W Grecji jest problem z tym, że właśnie nie ma dobrych informatyków, że właśnie dobry informatyk w Grecji to już jakaś firma zagraniczna na pewno go już wzięła, że tak powiem, pod swoje skrzydła. I zależy ile taki junior idzie od tysiąca, zaczyna od 1000 euro, ale w Grecji nie ma 12 jak gdyby miesięcy wypłat w roku, tylko 14 wypłat w roku, dlatego że mamy dwie wypłaty więcej, dlatego że na Chrystusgena, czyli na święta Bożego Narodzenia dostajemy dwie wypłaty i na wakacje, jak jedziemy na wakacje, też dostajemy dwie wypłaty, czyli to jest tak w skali roku, tak jak w sumie to wychodzi na 1000-1200, wiadomo. Και τι άλλα? Δεν ξέρω τη μετάφραση. Τα λεφτά τα είπες? Ναι, τα είπα. Δείτε τα γράμματα, σου πω. Μου πει ότι λέει ότι είστε παξιλίνα.
Na translator. Okej. Czy Tora, witaj Sylwuniu. Czy twój mąż ma fajnych, samotnych przyjaciół do poważnych związków po 50? Ano Andraszu, Echi, Kalusz, Singiel Filus, ja Kali Szowaryś Kiesi, meta tis 50. Αυτή η ερώτηση ταιριάζει και με τη μέρα, έτσι. τώρα, πάνω 50 δεν είμαι σίγουρος, αλλά από 44 και πάνω μέχρι 50, ίσως και κάτι ψηλά, ναι. Σοβαρός. Mówi, że to pytanie jest bardzo dobre, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Oczywiście ma przyjaciół, mówi nie tyle po 50, ale tak od 45 do 50, którzy są poważni, normalni ludzie dla związku. Konstantyna, i ten telefteo rotisi, poszufanikie? Δεν περίμενα τόσες πολλές ερωτήσεις. είπα, όταν είπαμε αυτήν την ιδέα, λέω, είναι δικό σου κανένας, έχω να πούμε κάποια κάτι ερώτηση για μένα, το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ερωτήσεις. Ελπίζω να σας αρέσαν και οι απαντήσεις. Και μην σας αρέσαν, αυτές ήταν. Και να τις χαιρετήσουμε. Μισό λεπτό, μου είπε Κώστας, ότι δεν σποντιβάωσε τίλου pytań, mówi, że bardzo fajne były pytania, że bardzo mi jest miło i że bardzo dziękuję. Afta, na to spójmy Happy Valentine. Szczęśliwego dnia Walentynek, szczęśliwych Walentynek i buziaki z Aden. Papa! Bye!